Rezerwy krakowskiej Wisły podejmują popraw Muszyna. Mariusz Job w bramce. Kamil Broda z dwójką kapitan Kuba Wiśniewski, trójka Ruben Lopez Bonacera, cztery Daniel Ramirez, pięć Jakub Niewiadomski, z szóstką Mariusz Kutwa, siedem Wiktor Szywacz. Skład gości z Muszyny w bramce z numerem pierwszym Bartłomiej Foyt, dwa Zaid Kadus, 8 Hubert Przybycień, 9 Damian Mrówka, 10 Dawid Dylong, 11 Dominik Kuc, 13 Marcel Sawicki. Jak judoka, szybciutko na tabelę. Wisła Kraków niezmiennie liderem, 9 meczów, 25 punktów. Sytuacja Popradu Muszyna, zespół po 8 meczach z 8 punktami i możemy ruszać. Ach, Hubert Przybycień, on potrafi uderzyć. Jest także Michał Szeliga i to chyba właśnie Szeliga spróbuje, ale pewnie chwyta piłkę golkiper. Właśnie Talar przy piłce. Ponownie Talar będzie. Sytuacja do oddania strzału. Z kłopotami, ale skutecznie broni Bartłomiej Foyt. Bardzo dobra interwencja po tym strzale. Dużo miejsca miał Talar. Stały egzekutor tych stałych fragmentów gry. Niezłe dośrodkowanie. Głową uderza Ramirez. Piłka odbija się od poprzeczki. Duże szczęście Popradu Muszyna w tej sytuacji. Świetna sytuacja, bardzo dobrze wygrał ten pojedynek. Ramirez w zasadzie nie miał z kim wygrać, bo był bez... Dominik Kuc, cięta piłka. Kto to zamyka? Szansa, jeszcze uderzenie lewą nogą. Ależ zamieszanie, jeszcze interweniuje Broda. Tu jeszcze raz ta sytuacja fantastyczna, po której Poprad był bliski trafienia. Najpierw Ramirez, potem z linii wybijał to jeszcze Niewiadomski. Natomiast końcowo Kamil Broda uratował to. Ja dzisiaj też zaproszę na godzinę 16 na mecze trzeciej ligi. Wiślanie Jaśkowice kontra Sokół Sieniawa. Tymczasem spójrzmy, bo szansa przed Wiślakami. Uderzał Bonacera. Mówi Foyt, stoi na posterunku bardzo pewnie dzisiaj. Już druga interwencja, dobre zejście do środka. Było sporo miejsca, mam wrażenie, że też można było poszukać tym zagraniem w bramce strzeżonej przez golkipera Wisły. Teraz spójrzmy, będzie szansa. Szczepański, piłka na lewej nodze, jeszcze decyduje się na odegranie, ale tylko boczna siatka, ależ znakomita okazja, kolejna. Talar sprytnie, nie ma spalonego, wypluwa piłkę Foyt, jeszcze nie koniec, tym razem interwencja jednego z defensorów, ale piłka wpada do bramki. Wisła otwiera wynik spotkania, 36. minuta na zegarze, strzelcem gola Szywacz. Wiktor Szywacz autorem tego trafienia. Spójrzmy jeszcze raz na tą sytuację. Najpierw zakotłowało się tutaj pod bramką Foyta. Ta interwencja niepewna, chwalony przez nas golkiper Popradu popełnił błąd. Tu jeszcze dwukrotnie udało się uratować tą sytuację, ale po raz trzeci Wiktor Szywacz. Z atakiem jest Talar. Tutaj troszkę dublują swoją pozycję Wiślacy. Szywacz paruje piłkę Foyt. Jeszcze nie koniec, bo Bonacera wystawia piłkę. Zmiana w Popradzie to Aleksander Hojniak. Wiślacy prawą stroną. Już może mieć pierwszą szansę Wisła. Jest Talar. Jest też wprowadzony przed momentem na murawę Dominik Sarga i Wisła momentalnie, błyskawicznie podwyższa prowadzenie w tym meczu. Fantastyczna intuicja trenera Mariusza Jopa. Dokonał zmiany, która dała bramkę. Dominik Sarga z trafieniem. Świetna sytuacja Wisły Kraków na początek tej drugiej połowy. Spójrzmy jeszcze raz. Dogranie w pole karne i Sarga kompletnie niepilnowany z kilku metrów. Rzut rożny, jeśli chodzi o wykonanie tego stałego fragmentu. Tym razem to samo i mamy strzał na bramkę. Przygotowuje swój atak drużyna Wisły. Kapitalne podanie Zimona Wiśniewski. Czy będzie strzelać? Próbował sam. Karol Tokarczyk był zawodnikiem głównie pierwszego wyboru, jeśli chodzi o drużynę Mariusza Jopa. Jak choćby w spotkaniu z Unią Oświęcim. Teraz sytuacja, karny, po której sędzia używa gwizdka. I wskazuje na wapno. Zijad Kadus tam stracił piłkę do spółki z jednym z partnerów. I Wiktor Szywacz, zahaczony ewidentnie. Talar czy Bartłomiej Foyt? Talar zmylił golkipera i Wisła Kraków podwyższa prowadzenie na 3-0. Wydaje się, że przy tej dyspozycji gości, no ten mecz chyba jest rozstrzygnięty. Tak się wydaje, że ta bramka może przekreślić plany. Jednak nie było to najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji. Szywacz. Zagranie do Wiśniewskiego. Wiśniewski, uderzenie, Foyt broni. Jeszcze słupek, proszę Państwa, ależ tam zamieszanie pod bramką Popradu.
ale nie mamy czwartego trafienia. Jeszcze raz zobaczymy tę sytuację. Najpierw po strzale Wiśniewskiego Sarga z najprostszej, można powiedzieć, działa w powietrzu, ale jednak na razie Poprad tylko z trzybramkową stratą, ale może o tym za chwilę, bo szansa dla Popradu. Szczepański, uderzenie i mamy 3-1. Proszę Państwa, jest to trafienie Sebastiana Szczepańskiego. Mówiliśmy o tym, że Wisła mogła prowadzić 4-0. Mamy 3-1. Może to trafienie ożywi nam to spotkanie. Sebastian Szczepański, kapitan zespołu Popradu Muszyna z bramką. Świetne przejęcie piłki, miał sporo wolnego miejsca, przymierzył, zasłonięty był w tej sytuacji. Nie ma spalonego Bonacera. Bonacera ponownie, bardzo dokładnie. Jeszcze uderzenie Karola Tokarczyka. A Wisła cały czas na połowie Popradu. Dobrze, Sarga. Teraz Sarga. Sarga skiksował, ale był bliski tego, by pokonać Fojta. Wciąż dwubramkowe prowadzenie Wiślaków. Sałamaj będzie miał sytuację sam na sam. Sałamaj. Kolejny raz Wiktor Szywacz prostopadłym podaniem obsługuje kolegów jak w najwyższej klasie rozgrywkowej. Świetne podanie w tempo do wybiegającego Sałamaja. Poprad większą ilością graczy na połowie Wisły. Szeliga włączył się do tej akcji. Szczepański, uderzenie z dystansu i mamy trafienie! Stadiony świata! Sebastian Szczepański, Wisła już tylko jednobramkowym prowadzeniem, przewagą nad Popradem Muszyna. Drugie trafienie Sebastiana Szczepańskiego i chyba sam autor tego trafienia nie spodziewał się, że to będzie bramka tak pięknej urody. Spójrzmy jeszcze raz, to wybicie Ćwika z pierwszej piłki przymierzył, nie kalkulował i Kamil Broda pokonany. Ręce same składają się do oklasków po takich uderzeniach. Piękna to była decyzja i wykończenie, ale tym razem Wisła próbowała odpowiedzieć. Szywacz. Świetnie rozegrali to Szywacz z Tokarczykiem. Tokarczyk, Szywacz, to się skończy drugą bramką na koncie Wiktora Szywacza, nie? Bo tam utrzymując się przy piłce, być może kontrując, tak jak teraz, rozpędzony jest Tokarczyk w pole karne, Tokarczyk, co za trafienie na 4-2, Wisła Kraków, Karol Tokarczyk, piękna indywidualna akcja zawodnika wprowadzonego w drugiej połowie, miał trochę wolnego miejsca, wykorzystał tą przestrzeń i uderzył fenomenalnie, piękne bramki dzisiaj w Myślenicach, bez szans Bartłomiej Fojt. Pogląda arbiter na zegarek i w tym momencie kończy nam ten mecz. Wisła Kraków po emocjonującym meczu pokonuje Poprad 4-2. Chyba zwycięstwo z perspektywy tych, z przekroju tych 90 minut zasłużone, Julian. Zdecydowanie tak, to Wisła 2 Kraków była zespołem lepszym, kreującym więcej sytuacji, natomiast Poprad też pozostawił po sobie naprawdę dobre wrażenie i za te emocje można podziękować zarówno ekipie gości, jak i gospodarzy.